Cześć! Jesteśmy dzisiaj w Puszczy Kampinoskiej. Poszukamy sobie pozostałości dawnej przedwojennej składnicy amunicji, która istniała tutaj w Puszczy przed wojną w okolicy miejscowości Palmiry. Zapraszamy na film. Kampinoska składnica amunicji była filią głównej składnicy uzbrojenia w Warszawie. Zlokalizowana była w rejonie Palmir, na obszarze tzw. Puszczy Sierakowskiej. Zajmowała około 1300 hektarów powierzchni. W latach 20. zaczęła się intensywnie rozwijać. W 1929 roku doprowadzono tutaj drogę brukowaną oraz linię kolejową. Właśnie przy tej linii kolejowej chciałbym się na chwilę zatrzymać. Kolej, która tu dochodziła, była to tak zwana kolej młocińska, oddana do użytku w roku 1929. Oczywiście linia normalno-torowa, która brała swój początek na terenie obecnego dworca gdańskiego i dochodziła właśnie do Palmir. Tu odbywał się także ruch osobowy, jednakże już za Palmirami tory odbijały na puszczę i to już był odcinek zarezerwowany dla wojska. Po tej kolei zachowało się sporo nasypów, a także przekopów przez wydmy. One są bardzo widoczne, czytelne w terenie. Za chwilę Wam też pokażę. Przykładowo w miejscu, w którym się znajdujemy, znajdował się rozjazd i tu możemy zobaczyć obok siebie aż cztery nasypy. Dwa z nich widzicie tutaj. Jeden i drugi. Po prawej stronie widać trzeci, a po lewej wyraźnie widać kolejny nasyp. Tych nasypów jest tutaj oczywiście więcej. I teraz proszę, zwróćcie uwagę na to zdjęcie. Oto schemat sieci kolejowej na terenie składnicy amunicji. Tor rozchodził się na 16 bocznic, z których ostatnia była torem obwodowym. Z kolei na tym zdjęciu możemy zobaczyć budowę jednej z tychże bocznic. Zdjęcie wykonane w roku 1930. Wzdłuż tychże nasypów kolejowych znajdowały się składy amunicji. I tym zajmiemy się za chwilę. Oto fundamenty po jednym z wielu składów amunicji, które tutaj się zachowały. Typowy taki skład amunicji miał powierzchnię 300 metrów kwadratowych. Bardzo często te składy wkomponowane były w wydmy, także obserwując rzeźbę terenu łatwo zlokalizować, gdzie te składy się znajdowały. A przechowywano tu amunicję artyleryjską, prochy, granaty, materiały wybuchowe, dymotwórcze czy nawet zapalniki. Wędrując przez tereny dawnej składnicy amunicji, spotykamy nie tylko fundamenty magazynów. Mamy tutaj też filary kilku bram, spotkamy zagłębienia po dawnych wartowniach, budynkach koszarowych, spotkamy też
dawne doły na wodę na wypadek pożaru. Istniała tutaj też linia telefoniczna oraz wieża obserwacyjna, po której oczywiście nie ma już dzisiaj śladu. Przed chwilą widzieliśmy fundamenty po filarach kolejnej z bram, a tu mamy zarys po fundamentach jakiegoś niewielkiego budynku. Biorąc pod uwagę, że była tu brama, z pewnością musiała to być wartownia. Składnica amunicji otoczona była dwoma ogrodzeniami z drutu kolczastego. Jej przedpole było oświetlone. Ochraniała ją kompania wartownicza 21 Pułku Piechoty oraz 61 wartowników cywilnych. Z chwilą wybuchu wojny niemieckie lotnictwo rozpoczęło intensywne bombardowania składnicy amunicji. Te naloty nie wyrządziły dużych szkód, jeśli chodzi o sam obiekt składnicy. Natomiast były to ogromne szkody dla samego drzewostanu i wydm puszczańskich. Podjęto się ewakuacji nagromadzonej tutaj amunicji. Zdążono wywieźć około 100 wagonów zawartości składnicy, co stanowiło zaledwie kilka procent tego, co w składnicy się znajdowało. 21 września 1939 roku Niemcy rozpoczęli atak na składnicę i pomimo heroicznej obrony wojsk polskich, po całodziennej bitwie Niemcy tą składnicę zdobyli, przechwytując to, co było w niej nagromadzone, a z czasem rozbierając budynki i tory kolejowe. Omawiając temat składnicy amunicji, nie sposób nie wspomnieć o masowych egzekucjach na ludności cywilnej, jakich tutaj dokonywali Niemcy. Właśnie takie betonowe krzyże upamiętniają miejsca masowych mordów, a tuż obok nas znajduje się duży cmentarz, na którym spoczywa ponad 2000 ofiar tych niemieckich zbrodni. W sąsiedztwie obszarów dawnej składnicy amunicji znajduje się jeszcze jedno ciekawe miejsce. To tutaj we wrześniu 1939 roku legendarny Zygmunt Orlik dzięki swej maleńkiej tankietce odniósł błyskotliwe zwycięstwo nad trzema niemieckimi czołgami. Tą potyczkę upamiętnia właśnie kamień Orlika. Z tego miejsca żegnamy się już z Wami. Mamy nadzieję, że film podobał się Wam. Jeżeli tak, to obserwujcie nasze poczynania, zapraszam na nasz kanał, na nasz fanpage na Facebooku i Instagram i zapraszam oczywiście do zwiedzania Puszczy Kampinoskiej, bo tak jak już nieraz mówiłem, jest tu wiele ciekawostek i tajemnic wartych odkrycia. Także miłego popołudnia. Cześć!